wstrząsające wspomnienie o Gabrielu Sewerynie. W czasie ostatniego spotkania miał niefajny kaszel. Gabriel Seweryn chciał, by powstała jego biografia. Zaczął nawet rozmowy w tej sprawie z autorem, wrocławskim drukarzem i pisarzem Maciejem Zarańskim. Pisarz zdradza nam, jaki naprawdę był Gabriel Seweryn i dlaczego stan zdrowia celebryty podczas ich ostatniego spotkania tak bardzo go zaniepokoił. Maciej Zarański jest prezesem wrocławskiej Fundacji Klub Innowatora, drukarzem i pisarzem. Miał napisać biografię Gabriela Seweryna. To miał być wywiad rzeka z Wersacem z Głogowa. Książka, którą miałem napisać na przełomie tego i przyszłego roku, prawdopodobnie nie powstanie. Miała to być książka biograficzna o świętej pamięci Gabrielu Sewerynie, mówi nam Zarański. Jak się okazuje, Zarański znał Gabriela Seweryna od 2018 roku. Ich znajomość zaczęła się od tego, że wrocławski drukarz obejrzał Królowe Życia i zafascynowała go postać kuśnierza celebryty, jedynego rzemieślnika wśród gwiazdek programu. Zdecydowałem się skontaktować z nim, nawiązać z nim kontakt i zaproponować mu stworzenie takich oryginalnych wizytówek na skórze czy na futrze drukowanych czcionkami. Taką metodą tradycyjną. I to wtedy, w 2018 roku, odwiedziłem jego pracownię w Głogowie. Poznałem też jego ówczesnego partnera, Rafała. To było bardzo miłe spotkanie. Bardzo, bardzo ciepłe. Facet bardzo dużo opowiadał mi o sobie, o swojej przeszłości i o tym, jak w wojsku złapał bakcyla szycia skór. Mówił też wiele o swojej przyszłości oraz o programie, opowiada drukarz. Gabriel Seweryn wyglądał źle kilka tygodni przed śmiercią. Zarański przyznaje, że potem ta znajomość się urwała. Jednak kilka tygodni przed śmiercią Gabriela Seweryna znów udało im się nawiązać kontakt. Wtedy padła konkretna propozycja napisania biografii. Już trochę dłużej rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać ta książka, opowiada nasz rozmówca. Ta rozmowa była dość osobista. Zarański przekonał się, że Gabriel Seweryn był wrażliwym człowiekiem, który tłamsił w sobie narastające problemy. A było ich wiele. Gabriel miał ogromne problemy z prowadzeniem biznesu kuśnierskiego w Głogowie. Komornik zlicytował część maszy z pracowni. Sam Gabriel przekwalifikował się na tatuażystę zajmującego się makijażem permanentnym. Gabriel był bardzo wrażliwą osobą z tego, co zarejestrowałem, i też czasami bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się działo wokół niego, do spraw z nim i z otoczeniem związanym. Bardzo rodzinna osoba i bardzo to przeżywał. Zresztą w jednej z naszych ostatnich rozmów narzekał na zdrowie. Bardzo go prosiłam, żeby zadbał o siebie, że zaczynamy niedługo intensywną pracę i będzie potrzebował siły, żeby ze mną rozmawiać, żeby to wszystko zorganizować. Myślałam, że jest przeziębiony po prostu, bo miał taki bardzo niefajny kaszel, ale powiedział, że to są sprawy związane z nerwowością, z przeżywaniem różnych rzeczy. No i stało się to, co się stało. Wzdycha Maciej Zarański. Nasz rozmówca żałuje, że już nie zrobi wywiadu rzeki z celebrytą. Gdybym miał to sam w jakiś sposób ściągnąć, to tylko i wyłącznie przy wsparciu i pomocy znajomych i najbliższych. I tylko wtedy ta książka miałaby sens, podkreśla Zarański.